Cześć! Cześć! Everyone! Dzisiaj w dzisiejszym odcinku chcieliśmy pogadać z Wami tak trochę o tym, co nas skrępuje i pewnie Was też. Są różne takie sytuacje, kiedy nie wiemy, jak się zachować, albo nas coś naprawdę, czujemy się czuć naprawdę niezręcznie. Pierwsza taka sytuacja, która często się dzieje i chyba pewnie każdy z Was też tak ma, jest na przykład, jesteśmy gdzieś w nowym miejscu i poznajemy jakieś tam osoby, które do nas podchodzą, nie jakieś tam, tylko osoby, które są znajomymi naszych znajomych. I wtedy każdy wita się, podaje sobie rękę, mówi imię. Niestety ja na przykład nigdy nie zapamiętuję tego imienia. Ja mam podobnie, również się zapamiętuję, a później jest po prostu. No i później jest krępująco, tak jak chcemy, bo na przykład, powiedzmy, przez pół wieczora nie wiemy, jak ta osoba ma na imię. Próbujemy się do niej zagadać, albo właśnie rozmawiamy z nią. Ona do nas cały czas mówi po imieniu, poklepuje nas i mówi, nie wiem, na przykład fajnie, Edyta, że jesteś, coś tam, wiesz. Tak, a ty nie wiesz. A ty chcesz odpowiedzieć też jakby no potem jest taka sytuacja, że już ciężko potem się z tego jakby wykaraskać i dowiedzieć się, jak ma na imię. Tak. Chyba, że się kogoś zapytać na przykład. Siedzimy wszyscy, zamawiamy pizzę. Oglądamy mecz, teraz mamy mistrzostwa i wszyscy jemy pizzę. No i jest ostatni kawałek. Wszyscy mamy na niego ochotę. I to jest właśnie głupia sytuacja, tak? Bo jeżeli ja go wezmę, to wiem, że inni też być może chcieli go zjeść. Każdy ma na niego ochotę, nikt nie bierze. Nikt nie bierze, bo to jest głupie. To nie jest głupie, znaczy, taka sytuacja, nikt się nie chce być, tak? Nikt nie chce być na tego, co... Na łaką czucha, no. Tramwaj na przykład, mi się kiedyś zdarzyło, że siedzę sobie na miejscu i to jak zwykle bywa, wchodzą osoby z innego przystanka i chcą przystanku i usiąść chcą na siedzenie. I ja wtedy siedzę, załóżmy, i stoi, patrzę tak kątem oka, że stoi obok mnie pani. No i dobra, no to oczywiście jestem kulturalną osobą, więc ustąpię miejsca. Natomiast czasami zdarza się tak, że stoi taka pani lub pan, który jest nieokreślonego wieku. I ciężko jest zdefiniować, czy ta osoba jest naprawdę stara, czy nie, a nie chce być niegrzeczna, że chce ustąpić miejsca tej osobie, bo może nie jest... Kiedyś tak miałam właśnie, że wstałam i mówię, proszę, a ta pani do mnie, że nie, że ona przecież, ona postoi, ona nie musi coś tam, jakby... Tak, no to czasami... Nie wiadomo czasami, jak się zachować w takiej sytuacji, dlatego już stwierdziłam, że zawsze jak jestem w tramwaju albo w autobusie i widzę na przykład osobę naprawdę starą lub taką, która nie wiem, ma na przykład nie wiem, jakąś laskę lub cokolwiek, albo widzę, że no, po prostu sprawia jej problem z ustaniem w tramwaju. Ustaniem? No staniem w tramwaju, tak? Ustaniem? No, więc to jest taka moja historia z życia. Też taka sytuacja z życia, kiedy mamy taką sąsiadkę, raczej miałyśmy, nasi rodzice dalej mają, mam nadzieję, że nas nie ogląda. Nasza sąsiadka zawsze nas zagadywała na klatce. Zwykle myślałam, że skończy się to zwykłym dzień dobry, ale nigdy praktycznie się tak nie kończyło. Potrafiła nas zagadywać co najmniej pół godziny, tak zwanej dupie Maryni. Bo ja praktycznie nie mówiłam, bo cały czas miałam już ochotę uciec na górę do domu. I się mówiła tak. Mm-hmm. I tak jakby, no, niekończąca się opowieść tej pani. Jeszcze inna sytuacja kiedyś z tą samą sąsiadką. Wraz z moją przyjaciółką zrobiłyśmy ciasto do szkoły. Bardzo szczęśliwe z tym ciastem, wychodząc ode mnie z domu, spieszyłyśmy się do szkoły i spotkałyśmy sąsiadkę. Boni. Sąsiadka rozmawiała z nami dość długo, też poczęstowała się ciastem, tym ciastem nie jednym kawałkiem i praktycznie pół ciasta zniknęło. To było krępujące, nie wiedzieliśmy, co powiedzieć. Krępujące było to, że jadła to ciasto, krępujące było to, że nas tak zagaduje, a my się spieszymy, a ona tego nie rozumie. No tak, bo zawsze się mówi, że dobrze, to do widzenia, do widzenia. Ale bla, 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 bla. No dobrze, no to tak, rozumiem, do widzenia. Ale bla, 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 bla. I tak cały czas. Więc dziewczyny i chłopaki, myślimy też o tym, żeby zrobić odcinek, gdzie wy będziecie zadawać nam pytania, a my będziemy na nie odpowiadać. Czyli prosimy was o to, abyście pisali w komentarzach do nas pytania, a my postaramy się w następnym odcinku odpowiedzieć na te pytania. I jeszcze, żebyście nam napisali do tego odcinka, co was krępuje, bo też jesteśmy ciekawe, czy macie podobne sytuacje życia i czy w ogóle macie podobne. No tak, piszcie do nas, piszcie do nas i subskrybujcie nas. Pozdrawiamy serdecznie. Pa, pa. Pa, pa.